17 września. Grzeje jak diabli. Za parę dni jesieni, ale niestety, albo raczej stety, piękna pogoda, piękny krajobraz, znaczy się kawałek płyty płyta lotniskowej? Tak. No, z pasa, inaczej z pasa startowego to, co zostało. W tyle piękne niebo błękitne i zielone jeszcze drzewko. Już nie zielone, bo spalona trawka. I właśnie, gotowy, no, prawie gotowy. Właściwie to rower? No, niech będzie rower, no. Trzykołowy rower, który został skonstruowany w całości, to jest całe wykonanie, myśl techniczna, wszystko własnoręcznie, właściciel, którym jest mój osobisty własny mąż, Alfred, czyli Fredziuk, i sobie zażyczył, i sobie wymyślił, i sobie tak wymarzył, i właśnie zrobił. Rowerek. Ma on już własną nazwę, co prawda jeszcze chrzcin nie było, matka chrzestna już jest, nazwa jest, więc to, co tu stoi, co tu widać, nazywa się, jak? Tatomobil. Prawda, że pięknie? Nazwała go tak córka, oczywiście moja i właściciela tego roweru. I tak zostanie, więc tak, to jest tatomobil w całości. To jest moja bieda, ale tego nie ruszamy. Skupimy się na tym, więc przejdźmy teraz do bliżej. Tak, o, idziemy bliżej, żeby go teraz z boczku, bo najpierw była amfas, a teraz proszę bardzo. Boczek ma równie przystojny. To, co tak przeszkadza, to jest moja głowa, właściwie cień mojej głowy, ale trudno. Słońca nie zasłonimy. No więc tak, cała myśl techniczna, wszystko jest wymyślone i zrobione, tak jak już wspominałam, przez mojego małżonka, czyli wynalazcę tego cuda. No co prawda to już takie wynalezione zostało, ale ten egzemplarz został wynaleziony i zrobiony przez niego. No więc tak, siodełko jest koloru niebieskiego, jak widać z trzech ładnych się składa części. Można dupsko posadzić tutaj zadek można posadzić wygodnie, gąbeczkę i krzyż oprzeć wygodnie, bo jest, wiadomo, mięciutko. Ja się tak na tym za bardzo nie znam, więc skupię się na walorach estetycznych. Jest również bardzo ładny bagażnik, na którym można cokolwiek położyć. No, ładny, no, podobno będzie czarny jeszcze, żeby się ładnie komponował. On miał ładny tył. No, więc tutaj właściciel pojazdu podpowiada, że ładny tył będzie miał. Ale i teraz nic mu nie brakuje. Tak. No, tutaj z przodu pedała, jak widać, dwa. Jak widać, koła z przodu, dwa. Dwa kierownice. Dwa rączki, co kierują. Obydwa mają tutaj takie coś jak hamulce, bo te rączki to są hamulce i mają przerzutki, że to ma ileś tam biegów. Czyli jak jedziemy pod górkę, to rzucamy na mniejsze, jak jedziemy z górki, to na większe. No, to jest właśnie, coś tutaj pochrzaniłam, ale małżonek mówi, że nieważne, tak. Z boczku, z tej strony wygląda to tak. To, co się tam w tyle przewija, to jest mój właśnie małżonek, właściciel tego cuda. Jak widać, może ja się teraz tu zbliżę. O. I o. Przesadzę z tym dniem. Takie to o jest. Miałeś tylko z daleka fotografować, bo to tak będzie widać, co nie dorobiłem. Aha. Niedoróbek nie widać, bo jest pod światło. Słoneczko wszystko ładnie kryje. Więc teraz tak, żeby pod światło nie filmować, bo będzie chatko, jak to była świętej pamięci mamusia mówiła. Tylko ze światełkiem, więc zapraszamy na jazdę. Bo już jazda próbna była, teraz jest. Proszę bardzo, to jest właściciel i konstruktor owej maszyny. Fredziu, proszę ładnie. Nie, jeszcze nie odjeżdżamy. Nie było, że jedziemy. Nie było. Zatrzymujemy się i się nie ruszamy. Ale przestań, to masz filmować rower, nie mnie. No dobrze, ale ty musisz też coś powiedzieć, no. Ale co ja mam mówić? Ciężko było? Ciężko. Ale się zrobiło. Trudno było.
Ale się zrobiło. No nie do końca, ale jeszcze tam drobiazgi są, ale się zrobiło. A jak się jedzie? O, może tak, bo nie wszyscy wiedzą, jak się na tym jedzie. Ja z własnego doświadczenia muszę powiedzieć, że kompletnie inaczej niż na rowerze, który się bierze między nogi. I myślę, że to jest właściwe określenie, bo naprawdę inaczej się jedzie. Nawet inne chyba mięśnie tutaj pracują troszeczkę, bo... Na pewno inne mięśnie i na pewno inne stawy, bo kolano mnie zaczęło chrobotać, jak nie wiem, które mam, że tak powiem, nie w pełni sprawne. Ale za to mój kręgosłup w ogóle nie boli. A za to właściciela kręgosłup nie boli i o to chodziło. Dobrze, więc ruszamy. Na tle pięknego krajobrazu tata mobil rusza. Poszedł jak szczekilfo. No, proszę bardzo. Jak znikający punkt. Przesuwamy się ten, a teraz robimy najazd, proszę bardzo. Pięknie idzie. Zakręcamy, jak widać skręt ma też, to naprawdę ma dużo lepszy skręt. I to nie musi tak jak tego, tylko to było po to taki szeroki zakręt, żeby można było go podziwiać w całej rozciągłości. Piękny ten, piękny mąż, piękny. O, proszę Państwa, proszę bardzo, proszę bardzo. Cholera, no nie wiem ile, ale to jest taka naprawdę szybkość. No może nie ponad dźwiękowa, ale koło dźwięku gdzieś się tam mataczy. Proszę bardzo, skręt też jest. I najazd, proszę Państwa. Najazd, proszę bardzo. Jakie zadowolenie? Widać, przejeżdżamy dalej. O tak, brawo. Jak widzą Państwo, nic się nie rozlatuje. Nic nie odpada, wszystko się kupy trzyma. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Proszę bardzo, na wprost idzie jak burza. Teraz kolejny zakręt. I zaczynamy od nowa. Zaczynamy od nowa, czyli najazd na kamerę. Najazd na kamerę, tak jak u Spitzberga, tak? A teraz, proszę Państwa, zrobimy panu Alfredowi mały dowcip. Mały dowcip i jedziemy tam. O, a dlaczego tam? Bo tam są takie... Tak, 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 właśnie, żeby go przetestować. To, że on jeździ po takim gładkim, to niestety, ale pokażmy, że on nie tylko po gładkim jeździ. Ale u góry też się nadaje. No, jak widać, proszę bardzo. Pokonuje przeszkodę jak nic. Poszedł. To, co tak chrupło, to ten. To przerzutki. O, skręt. O, proszę bardzo. I tu jest właśnie widać, jaki ma mały promień skrętu. Czyli inaczej mówiąc, na jakim małym powierzchni może zawrócić. Wcale nie potrzebuje do tego pasa startowego. Wystarczy mała ścieżka między tymi. Proszę bardzo. Teraz w jedną stronę jak prawdziwy kierowca. Zachowanie prawdziwego kierowcy. Tak. Pewien uśmiech. I jeszcze raz. Jedziemy. Zakręcamy i zjeżdżamy do boksu. Nie będziemy mierzyli, żeby pokazać Państwu, ile trzeba włożyć siły w to, żeby to rozpędzić. Najprostszym byłoby zmierzenie pulsu temu panu teraz, ale że nie mamy ciśnieniomierza, który by ewentualnie mógł tego, ale proszę pana, proszę się spojrzeć. Panie Alfredzie, spogląda, no ale nie pod... No, sam doskonale wiesz, stój! Bardzo jest, że tak powiem, niezdyscyplinowany. Muszę przejść, o. Ale tu nie trzeba jeździć, żeby się spocić. No właśnie, bo jest gorąco jak w patelni, bo tak jak już mówiłam... Na wrześniową pogodę to jest naprawdę bardzo gorąco. No, że prawie jesień. O, bo jedzie, właśnie nauka lekcji, nauka tego, jazdy. A teraz to, co minie, to nauka jazdy, miejmy nadzieję, że... Proszę bardzo, o. Nie sądzę, żeby to był kursant. Prawdopodobnie sprawdzają, czy samochód nadaje się jeszcze do jazdy, czy się nie rozleci. Po egzaminie wraca egzaminator sam. Aha, musi się wyżyć, żeby tego. Dobrze. Więc to był pierwszy, właściwie nie, drugi filmik. Jak widać, o, proszę, kółeczko kręci.
prawda? Z jakim wdziękiem. Jak baletnica, cholędziu jasny, jak jezioro łabędzie. Jak ten łabądź, który tam był taki czarny, a później, tak? To to było tak? Nie, to było, to było brzydkie kaczątko. I to pierzak, więc wszystko jedno. Dobrze, zatrzymujemy się. Podjeżdżamy tutaj do operatora, proszę bardzo. Stop, nie bliżej. Uśmiechamy się ślicznie. Nie, lepiej może nie. Dobrze, i dziękujemy za uwagę. Jak było? Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Polecamy innym? Polecamy. Niech robią. Szczególnie jak, to, żeby sami sobie zrobili. I będą mieli. Dobrze, więc... O! A oni aż zwolnili. Tacy byli ciekawi, co to jest. A, też pozazdrościli. No i proszę, i gorszy skręt ma, niby lekcja, niby samochód, a skręt ma do dół. Zada, inaczej mówiąc. Dobrze. To tylko samochód, a to jest aż rower. Dziękujemy ślicznie, pomachamy ładnie. Do następnej.